Patrzyłem głęboko w oczy Mashumena, jednak bał się tych ludzi, którzy stali na ringu. Także to krzesełko było takim, tak. Ile mogę wywalczyć, tyle do tego. Myślę, że było to w jakiś sposób ciekawe dla tych z Państwa, którzy wchodzą w klimat amerykańskiego wrestlingu, którzy obserwują tych niesamowitych, bardzo brutalnie często prezentujących się w ringu wrestlemanów, a tutaj mieliśmy do czynienia z ich próbą przekonania siebie. To ładne, bo jak Hulligan Hogan mówił, we all love each other, jesteśmy jednym wielkim zespołem, kochamy się, wspieramy się. Ale to też ładne, że takie sprawy załatwiane są nie gdzieś w szatni, ale właśnie... Na ogół są załatwiane w szatni, masz rację, tutaj był to spektakl dla Państwa. A teraz już zobaczymy Ric Flair. Bardzo pięknie, nobliwie prezentujący się blondyn. Myślę, że mający już na swoim koncie sporo. Nature Boy, czyli chłopiec prosto z natury. A jego przeciwnikiem będzie ten, którego widzieliśmy wczoraj, czyli Barry Horowitz. Barry Horowitz, który pokazał nam się wcześniej. Barry Horowitz to ewidentnie wrestler nie posiadający sympatii publiczności, czego nie można powiedzieć właśnie o Flair. Ale cały czas jestem jednak pod wrażeniem tego, co zrobili wrestlerzy NWO na ringu, bo to było, no to chyba widzieliśmy po raz pierwszy, tak więc mam nadzieję, że jednak chłopaki się dogadają. Z Macho Manem? Nigdy. Według mnie no teraz jest jakby zawieszenie. W zawieszeniu pomiędzy jedną i drugą grupą wrestlerów, czyli WCW i NWO, no, do której się chyba powinien przyłączyć, chyba że stworzy własną grupę. Patrząc z jego oczy, o czym mówiłem... No tak jak Raven. Raven, szalony Raven, który siedzi gdzieś czasami obok ringu ze swoimi kumplami i patrzy na to, co się dzieje, by w odpowiednim momencie pojawić się. Ale teraz spójrzmy już na to, co się dzieje. Horowitz? Tak, Horowitz i jego przeciwnik to Ric Flair. Ten pan o fryzurze jasnoblond. Już kilkakrotnie widzieliśmy takie sytuacje, kiedy ci panowie ostro traktują swoje czupryny. Sędzia wydaje się wtedy interweniować. Nie tak, panowie, ale nie robi to specjalnego wrażenia. Teraz próba konfrontacji na masę ciała. Zaskoczony Flynn. Horowitz poprzednią walkę przegrał. Krótki, zaskakujący bardzo cios. I proszę bardzo, Horowitz poza ringiem. Ric Flair. Naturalny blondyn? Nie sądzę, myślisz? Zaraz przyjrzymy się bliżej, ale... Jeszcze raz. Tak, masz rację, to widać, że to nie jest kolorystyka tych włosów, tylko są całości. No. I konfrontacja teraz. Raz. Nie, to za krótko. Za krótko, bez agresji jakiejś takiej w tym wszystkim. To wszystko było takie jakby za wolne. Chyba jednak Horowitz trochę boi się już lekko podstarzałego, jeżeli możemy tak powiedzieć, Flaira. Bo to doświadczony wrestler. Nie zaglądajmy w metrykę, tak? Spójrzmy na umiejętności, a te są... No nie są jakieś szczególne. Mamy znowu serię ciosów bokserskich zadawanych bądź na odlew, bądź pięścią. Horowitz trafiony kilkakrotnie. Te ciosy jednak są tak zadawane, że wiele razy podkreślaliśmy, nie mają kończącej mocy. Duszenie, zadawane ciosy po raz kolejny. Horowitz teraz się zdenerwował, tak? Proszę bardzo, mamy z kolei z jego strony serię ciosów zadawanych łokciem, ręką. A, sędzia, proszę dalej. Bum. No, oszołomiony wyraźnie Flair. Ric Flair musi przejść do kontrofensywy, bo inaczej to właśnie w ten sposób się skończy. Na razie jest w dużych tarapatach. Kolejny cios. Drop kick, czyli ten cios zadany nogą. A, w tym momencie, panie Horowitz, trzeba było lepiej wymierzyć.
Ale przy tym dropkicku... Proszę bardzo, czy teraz Flair wykorzysta to, co się stało? Patrzy. No tak, ustawił sobie rywala. A, to jest ten elbow drop, czyli cios zadany łokciem z wykorzystaniem masy własnego ciała. No. To są te... kończące akcje. Popatrz, chyba, to jedno... tak, to jest próba związania nóg rywala i będzie Horowitz teraz w opałach. No i co? Musi tak. Horowitz, dziękujemy. Tym razem stało się zgodnie z życzeniem publiczności, chociaż dość nieoczekiwanie, ale okazało się, że właśnie to, o czym wielokrotnie mówimy. Techniki duszeń. Ale chyba także i doświadczenie, szczególnie w wykonaniu Flaira, to jakby wzięło górę nad tym wszystkim, bo ta młodość Horowitza jednak nie była w stanie przeciwdziałać temu, co pokazał Flair. Jeden prosty, ładny... techniczny. Tak. Dojście do rywala, złapanie za nogi i proszę bardzo. Zwycięzcą jest Ric Flair. Popatrzmy jeszcze na ten kończący pojedynek. Elbow drop. I w tym momencie, kiedy rywal był praktycznie oszołomiony, doszło do kończącej akcji. A zatem dzisiaj sporo ciekawego działo się na ringu, zarówno jeśli chodzi o walkę, jak i o mediację. Michał Olszański i Artur Kulikowski dziękują za uwagę.